Najpierw zapraszamy na retransmisję spektaklu baletowego Giselle z Moskiewskiego Teatru Bolszoi, a później przez kolejnych 5 miesięcy na retransmisje teatralne z londyńskiego Royal National Theatre, będącego wizytówką Wielkiej Brytanii. 14 lutego w Walentynki w sztuce Strategia Gołych Kawalerów w reżyserii Simona Godwina, który odświeża tę kostiumową farsę. Spektakl opowiada historię dwóch londyńskich fircyków, którzy po utracie środków do życia postanawiają poszukać zamożnych panien z zamiarem bogatego ożenku. Oczywiście po drodze do upragnionego celu napotkają szereg przeszkód ubranych w żywiołową zabawę XVII-wiecznego kostiumu. Miesiąc później, 13 marca, spektakl Niebezpieczne związki z Elaine Cassidy. Sztuka obsypana nagrodami mówi o miłości, zemście i zdradzie, a jej akcja osadzona została w przedrewolucyjnej Francji. 1 kwietnia zobaczymy spektakl Jak wam się podoba, czyli wielką komedię Williama Szekspira o miłości. Natomiast 1 maja Widok z mostu z Markiem Strongiem. Sztukę wyreżyserował dramaturg Arthur Miller. Tematem dzieła jest refleksja nad prawdziwym obliczem amerykańskiego snu i mrocznych stronach kariery w Ameryce. Na zakończenie półrocza sezonu artystycznego proponujemy widzom kina sztuka audiencję z wybitną aktorką Helen Mirren, wcielającą się w postać królowej Elżbiety II. Spektakl dotyczy cotygodniowych prywatnych audiencji, podczas których królowa brytyjska w trakcie 60 lat rządzenia przyjmowała każdego ze swoich 12 premierów. Bilety na spektakle dostępne są w kasie kina, informacji Moxir oraz przez internet. Dodatkowo na retransmisję z National Theatre można nabyć karnet w promocyjnej cenie. Więcej informacji na stronie internetowej Ośrodka Kultury. Zapraszamy!